Kurde. To trzeba jeszcze technicznie potrafić pewne rzeczy zrobić. Także ktoś tam. Okay. 3
dwa, jeden. Tak. Proszę może trochę bliżej mikrofon. Dzień dobry Państwu, mamy do czynienia z robotem noczącym. Jest to robot czteronożny, zazwyczaj trafiają się nam sześcionożny, to nie czteronożny. Jest to robot, który wszystkie obliczenia, które są niezbędne do poruszania się tego robota, wykonywane są na tym robocie. Posiada on cztery czujniki odległości, które pozwalają nam zorientować się w terenie, czy nam coś przeszkadza, czy nie. Zaimplementowano ma odwrotną kinematykę, przez co prosto się jakby ustala wszystkie jego ruchy. Może zacznijmy prezentację od prostej demonstracji właśnie odwrotnej kinematyki. Tutaj kilka ćwiczeń, które nam pokazują właśnie pracę tego robota. Ja będę dopowiadał o tym robocie może wkrótce. On jest połączony z tym autopilotem bezprzewodowo. Na tym pilocie, jak i na robocie są czujniki przyspieszeń w trzech kierunkach. Pozwala to nam sterować nim. Przy pomocy tego pilota możemy się poruszać do przodu, do tyłu. Jest taki już, próbuję włączyć, prawda? Czyli sterować nim, no niejako jako robotem zdalne sterowanie. Przy robotach kroczących czteronożnych jest taki problem, że środek ciężkości niestety trzeba przemieszczać. Stąd on się tak na boki kolebie. W innym wypadku on by się wywrócił. Przy sześcionożnych nie ma tego problemu. Możemy oczywiście nim zakręcać w lewo, w prawo. Robot również może poruszać się sam. Wtedy ma taki program wgrany, który działa następująco. Robot porusza się do przodu. W momencie, kiedy znajdzie przeszkodę około odległości około metra przed siebie, rozgląda się niejako tymi swoimi czujnikami na boki i skręca w kierunku tym, w którym jest więcej miejsca. To bardzo się nam przydało tutaj, jakbyśmy chodzili, jakby nie było kolizji z osobami. To ja wyjdę z tego. To jest jeden z możliwych ruchów tego robota. Oczywiście przesuwanie takiego środka ciężkości powoduje to, że on się dość wolno porusza. Możemy oczywiście zastosować szybszy, taki niejako bieg robota. Wtedy już nie przesuwamy środka ciężkości, z tym, że on bardzo szybko zmienia swoje nóżki. To jeszcze by się tam wystartował. Malutka awaria bywa. Może nie awaria, tylko też pogodnie się programy. Okej, no oczywiście. O, pajączek żyje. Troszkę się nam polewie czasem. Wróćmy. No pajączek taki trochę nieśmiały, bym powiedział. Tutaj taki lekki bieg to wprowadzamy i w
wtedy możemy się już dużo szybciej przed takimi skokami poruszać do przodu. Oczywiście można sterować, a tutaj wychylając tego pilota w odpowiednim kierunku, kręcam nim w lewo albo w prawo. O, teraz w lewo. Ja mam takie pytanie do publiczności, czy ktoś się boi pająków, czy ktoś ma arachnofobię? Chyba nie. Na koniec jeszcze jedną chciałbym zaprezentować funkcję tego robota, a mianowicie samopoziomowanie się. Ja teraz go jeszcze raz wyłączę. Okej, tak proszę o lekkie przyspieszenie, gdyż czas nas trochę goni. Ostatnią rzecz pokażę tylko, bo to jest bardzo ładna, ciekawa rzecz. A mianowicie samopoziomowanie się robota. Mam do tego tablicę, która pozwala nam go obracać nim. W momencie, jeżeli ja będę obracał tym robotem, on cały czas usiłuje się wyrównać do poziomu. A, można wiedzieć, na jakiej zasadzie to działa? Działa na zasadzie, jest po prostu czujnik przyspieszeń, który podaje robotowi jego położenie, odchylenie od poziomu, no i odpowiednio korygowany jest to nogami. Ciekawe. Na tym chciałbym zakończyć naszą prezentację. Dziękuję bardzo. Robot Rubelcik. Wygląda dziwnie znajomo. Tak, ale zawartość nie jest alkoholem. Tam macie mikrofon, więc może poproszę o mówienie do mikrofonu. Od razu może powiem, że zawartość nie jest piwem. No oczywiście, jest tam, tutaj... Jest tam nalana orężada. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Tak jest. Musimy tylko chwilkę poczekać, aż się uruchomią komputery. Tak, tutaj koledzy troszkę bez przygotowania. To uważajcie na tę wykładzinę, bo to chyba jednak chybiony pomysł z tą wykładziną i tam ślisko. Natomiast na tym panerze powinno być okej. A ja w tym czasie zobaczę, co to za butelka, bo ta ona mnie tak kusi. To może ja już zacznę taką część bez prezentacji trochę. Jest to robot o nazwie Robir. Skonstruowałem go ja, czyli Robert Przystawski, mój kolega Piotr Szyndrowski, zresztą z Politechniki Gdańskiej. Robot ma zadanie takie. Musi przede wszystkim odnaleźć butelkę, uchwycić ją, odkapsulować i po czym nalać do szklanki. Jak na razie nie wszystkie te czynności odbywają się automatycznie. I to jest przydatny w końcu robot, naprawdę przydatne narzędzie. Myślę, że każdy o takim marzy. Tak, duże grono przede wszystkim mężczyzn, podchodząc do tego robota, mówi, że właśnie to jest to, czego poszukują. Tak, tak. Ja również często się spotykałem z ludźmi, którym mówiłem ze studia robotykę i się pytali, czy buduję takie roboty, co na przykład przyniosą piwo. No nie, a tutaj widać można, tak. Można. No, za chwileczkę odpalimy prezentację i słychać mnie, tak? No średnio, może zamienimy się mikrofonami albo coś. Więc tak, przechodząc na początku do koncepcji powstania, opowiem krótko o tym, że przede wszystkim, tak jak już tutaj kolega wspomniał, jak się buduje jakąś robota, to każdy śmieje się, że może jeszcze by piwo polewał. I to właśnie mówiliśmy w tym naszej właśnie początkowych zdaniach prezentacji. I właśnie to nas zmotywowało do zbudowania tego typu robota. Jak mówiłem, misja robota jest prosta, czyli odnalezienie butelki, umieszczenie jej w chwytaku, odkapsulowanie, przelanie zawartości butelki do kufla oraz odjechanie w neutralne miejsce. Założenia projektowe są takie, iż pojazd jest trójkołowy. Manipulator posiada 2 stopnie swobody, bo tylko tyle starczy, żeby nalać zawartość butelki do kufla. Sterowanie jest bezprzewodowe poprzez Bluetooth. Przede wszystkim obsługa robota musi być łatwa i przyjazna dla człowieka. Robot powinien zawierać mechanizm odkapsulowujący butelkę oraz autonomiczny układ sterowania. Początkowo stworzyliśmy cały projekt w programie Autodesk Inventor. Tak oto wyglądał. Oczywiście nie jest to robot kompletny, tylko są to fabrykaty, które trzeba w początkowej fazie trzeba wytworzyć, żeby w ogóle zacząć budować tego robota. Tak właśnie wyglądały, tak właśnie wyglądała fabrykacja części do tegoż oto robota. Tu widzimy silniki jezdne, płytę podwoziową, ramę, właśnie elementy chwytaka, akumulatory, jeszcze starego typu, które tu były.
Ostateczny efekt robota możemy tu już zobaczyć na żywo. Ktoś na slajdzie jest pokazany trochę bardziej z bliska. Pokrótce opowiem może o takich elementach charakterystycznych tego robota. Robot przede wszystkim posiada odkapsłownicę. Umieszczona jest u góry, to ją widzimy. Potem odkapsłownica jest ciągle w jednym miejscu. Przymocowana na sztywno z ramą robota. Chwytak, który się porusza w górę, w dół oraz obraca się. Kamera, która przekazuje obraz radiowo. Tu jest transceptor detekcji butelki w zagarniaku, czyli tej części dolnej. Także robot mógł być pewien, że ta butelka się znajduje. Niżej umieszczone są dwa czujniki ultradźwiękowe. To jest taki krótki schemacik, w jaki sposób działa ten robot. Wszystko jasne. Może tak szybko przelecimy. Mamy komputer bądź telefon. Komunikuje się on poprzez moduł Bluetooth, WLAN, z jednostką główną, sterującą jako jest Atmega 162. Ta Atmega 162 komunikuje się, znaczy przekazuje dalej komunikaty do Atmegi 48. I teraz tak, jeden procesor odpowiada za wszystkie ruchy manipulatora, czyli za sterowanie napędami, które manipulują butelką. Oraz odbiera sygnały od otoczenia, czyli nasze czujniki ultradźwiękowe do odnajdywania butelki oraz tylny czujnik ultradźwiękowy do detekcji kolizji i transceptor do detekcji butelki. Natomiast druga Atmega, już mniejsza, 48, steruje mostkami H, czyli układami, które sterują prędkością silników. Zaimplementowane w niej są dwa algorytmy PI, które sterują prędkością silników robota i odbiera ona sygnały do tej regulacji, sygnały z enkoderów magnetycznych. W jaki sposób nasz robot rozpoznaje butelkę? Jak widzieliśmy prędzej, robot ma zamontowane dwa czujniki ultradźwiękowe w przodzie. Na ich podstawie wyznaczana... W ogóle butelka ma taką specyfikę, że ona potrafi odbić nam sygnał ultradźwiękowy z tyłem do czujnika, bez okrągła. Dzięki temu w pewnym zakresie widzenia możemy określić, jaka jest odległość od każdej butelki od czujnika. Teraz rozrysowując dwa okręgi o promieniu od tej odległości i w punkcie środka tych czujników, punkt przecięcia będzie nam wyznaczał miejsce lokalizacji butelki. Jak tutaj napisałem, właśnie gdy R1 będzie równe R2, czyli te dwa promienie będą równe, to robot będzie dokładnie naprzeciwko butelki. Tak wygląda elektronika robota, zaprojektowana wejść przez nas w programie Altium Designer. Wykonana już była przez firmę, bo to miało dużo już było elementów, żeby to samemu wykonywać. Tak wygląda ona właśnie po zamontowaniu w tych aluminiowych obudowach. Te aluminiowe obudowy mają swoje zadanie, one mianowicie zabezpieczają całą elektronikę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Tu również widać oprzewodowanie, jakie jest. Większość przewodów jest położona ekranowanych, tak by sygnały nie były w żaden sposób nie oddziaływały na siebie wzajemnie. A to jest pozostała część elektroniki, mogą buty czy czujniki. Ciekawym rozwiązaniem, które tutaj zastosowaliśmy, są enkodery magnetyczne. Może jeszcze tak pokrótce powiem, że silniki jazdy tego robota to są silniczki od wycieraczek. Tylko po tam delikatnych modernizacjach po prostu silniki te jadą na jednym biegu, nie jak typowe silniki wycieraczkowe na dwóch biegach. I dodatkowo zmontowaliśmy do nich enkodery magnetyczne. Jest to enkoder, który na podstawie położenia magnesu określa położenie wału silnika. Przepraszam, że ci przerwę, ale tak patrzę po twarzach i tak widzę pewne zdziwienie tym, co mówisz. Myślę, że... To przyspieszę może. Myślę, że tak, można tego przyspieszyć. Teraz tak, do robota też została zbudowana ładowarka. Jest on wyposażony w pakiet baterii litowo-jonowych. Oprogramowanie zostało wykonane specjalnie przez nas do tego dedykowanego tego robota. Czyli tak, by móc z nim sterować przyjaźnie z środowiska komputerowego. Algorytmy, które są, to są algorytmy autonomiczne. Znaczy, no, może nie w pełni, ale pozwalają na to, żeby robot podejmował własne decyzje. Tak wygląda właśnie okno sterujące robotem. Tu, jeżeli się zapali to piwko,
To znaczy, że jest ono w chwytaku. Tak ono jest widoczne. Myślę, że najlepszą ilustracją tego, co mówisz, po prostu będzie wzięcie tej butelki. Dobrze. Może tylko tak może powiem, bo robot nie służy, tylko... Może już kolega może zacząć właśnie nalewać butelkę. Znaczy, zawartość butelki, przepraszam. Ja myślę, że na to wszyscy czekali, tak po prostu. Tak. To jest ten moment. To jest ten kulminacyjny moment. Tak, tak. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. To powinny być weble, takie chwile oczekiwania. Robot miał znaleźć teraz samemu butelkę, ale niestety się zawstydził. Myślę, że dzisiaj nie chce mu się pić. Kolega, powiedzmy, może przeprowadzić to też również ręcznie. Chcę zobaczyć, jak on to zrobi, dobrze? Dobrze, kolega jeszcze chce puścić raz taki automatyczny cykl rozpoznawania i otwierania butelki. Niechętnie dzisiaj, no niby sobie obrał azymut. Obrał azymut, ale widzę, że chyba nie zaciągnie butelki. Chociaż już, dobra. A dużo pił wcześniej? Trochę tak, dzisiaj to już jest jego może takie 30 piwo, także jak na robota to jest chyba dużo. No na mnie też. A teraz jest kulminacyjny moment odkapsowywania. Tak. I teraz kolega samemu wleje to piwo, orężadę. No właśnie, dlaczego mówimy, to nie jest piwo? Właśnie, dlatego chciałem też nawiązać, że robot nie musi tylko przewozić piwo. To jako przykład podaje to, że robot mógł również przewozić niebezpieczne substancje, tak? Powiedzmy w jakimś laboratorium chemicznym, gdzie ich powiedzmy zmieszanie groziłoby eksplozją. Tutaj ktoś mówi, że piwo też jest trochę niebezpieczną substancją. W pewnych ilościach szkodzi. Dokładnie, tak jak wszystko. Dlaczego o tym piwie? Kurczę. Załóżmy, że tam jest woda mineralna. I tam jest woda mineralna. Sprawdziłem. Tak naprawdę będzie piękna, żółta orężada. Tak właśnie robot nalał nam zawartość. Podsumowując, prace trwały ponad rok. Ciągle modernizowaliśmy robota, żeby wykonywał swoje zadania. Planujemy jeszcze wdrożyć mu system wizyjny, tak żeby mógł rozpoznawać dokładnie butelkę oraz już sam nalewać jej zawartość. Dziękujemy za uwagę. Również bardzo dziękujemy. Rękawice wystarczy włączyć. Połączenie jest nawiązywane automatycznie. Teraz za moją zgodą robot powinien się już ruszać. Ja muszę odnaleźć tylko jeszcze w sobie poziom i pion. Zasada jest bardzo prosta. Przechylając rękawice do przodu, jedziemy do przodu. Cofając rękawice, jedziemy do tyłu, lewo i prawo. Tutaj nie będę za bardzo szalał, żeby tutaj nie... Teraz było takie pytanie o dźwigu, skoro jestem już w pokazie. To zapraszam tutaj kolegę. Ale myślisz, że 100 kg żywej wagi nie przeciąży tego robota? Sprawdzimy. Dobrze. 100 kg żywej wagi wchodzi na scenę. Aż trzeszczy. Na dyskolce, czy inaczej? Nie no, staj, śmiało, staj. Okay, tylko to tak. Może myszkę będę trzymał. Nogi sobie tak teraz. A może ja się odwrócę do... O kurczę. Nigdy na dyskolce nie jeździłem. Do przodu? Dawaj, pewna moc. Także jak widzicie, widzą Państwo, jest możliwość, że robot dużo wytrzyma. Jak mówiłem, stawiam na solidność. Super, chcę taki do domu. Tak? Podoba się? Tu muszę wyłączyć tylko chwileczkę. Dobra, to ja już zejdę. Bo... Znaczy tak wygląda akurat tu przejażdżka po moim dawnym mieszkaniu. Teraz, żeby nie było tutaj za dużo słów, za mało czynów, podjąłem się inspekcji samochodu terenowego. Gdzie będę mówił jaka marka. No i teraz wjeżdżamy pod taki samochód. Operator oczywiście może korygować ustawienie robota. Dodatkowo jeszcze drugi operator, który posiada obraz z kamery, może także sterować główką kamery.
Dzięki temu może dokładnie sobie ustawić główkę. Kamera ma możliwość obrotu lewo, prawo, jak i góra, dół. Co prawda tu kamera jest tak nisko, że pokazuje nam stan podwozia, no ale jak widać robot się pod tym przemieszcza. Chciałbym także jeszcze za dosłownie sekundę będzie pokazany obraz, jak wygląda obraz z kamery tego podwozia. Ja Cię bardzo przepraszam, ale z racji jakby pewnych ram czasowych, jakbyśmy troszeczkę... Tak. Ja tylko jednym słowem powiem, że pod uwagę trzeba wziąć to, że jeżeli mamy dokonywać inspekcji pod tramwajami, musi być możliwość, żeby ta kamera pracowała po prostu w nocy. O, i dokładnie tak wygląda obraz, jeśli chodzi o oprogramowanie dostarczone przez producenta kamer. Lecimy dalej. W pewnym momencie stwierdziłem, że oprócz pracy operatorskiej warto dodać coś, co pozwoli na pracę autonomiczną, czyli robot sam będzie podejmował decyzję. Najważniejszym problemem był pomiar otoczenia. Otoczenie jest tutaj mierzone właśnie za pomocą matrycy laserowej. Może to jest zrozumiecie. Ja przedstawiam Brzeski Государственный Uniwersytet. Tam my 3 lata zajmujemy się robototechniką i я привез на Sumo Challenge робота Марвина. То є універсальний робот для едукації студентів і аспірантів. Я першу презентацію о ньому зробив на кордоні з Польщею. Kiedy oficer polski spytał, czy nie wiezu ja bombę. I ja zrobił jemu prezentację, dokazał, że to nie bomba, a robot. Tomu ja i wam kажу, że w Białorusi u nas robić також роботов, не бомби. Вот, але мы только начали, поэтому надеюсь, что худко будем презентовать такие роботы, как и у вас. Мы проводим в Бресте тур подобных соревнований, Роборейс называется, можете поискать в Гугле. I ja zapraszam wszystkich was k nam na soliwanie. Okej, czyli ja może dla tych, co nie do końca zrozumieli, powiem. A więc Walej zaprosił na taką imprezę do Brześcia, do Brestu, czyli miasta będącego bardzo blisko granicy z Polską, ale już w Białorusi, na RoboRace, na taką imprezę również powiązaną z robotami, takimi wyścigowymi robotami, takie samochody, powiedzmy, ze samochody to są, tak? Tak, ty... Соревнования подобные Line Following, которые вы видели тут, но там роботы должны обгонять друг друга. Окей, чили. Tak. Czyli to takie bardziej skomplikowane line follower, gdzie też się jeździ po linii, ale jedzie kilka samochodów równocześnie i trzeba jakoś je wykrywać. Dobra, dziękujemy Walerii. Robot Marvin. Dla zainteresowanych jeszcze więcej informacji na temat prac tej Politechniki na Białorusi, w Brzeście, można znaleźć na stronie robotics.bstu.by, tak jak Białoruś. Bardzo dziękujemy Waleremu, że poświęcił sporo czasu, żeby przyjechać do nas, bo dowiedziałem się, że z 4 przesiadkami aż z Brześcia, no i że miał taką przygodę na granicy związaną z tym, że był podejrzewany o przewożenie bomby w tym robocie. Na szczęście wszystko się udało. Także wszystkich zawodników zapraszamy, aby próbowali szukać i próbowali swoich szans za granicami. Jak widzimy, nie jest tak daleko z Białorusi do nas, także myślę, że i z Polski na Białoruś nie będzie zbyt daleko. Jak słyszeliście, mamy zaproszenie z Brześcia. Mamy także zaproszenie z Czech i ze Słowacji. Znajduje się w środku, która też była zaprojektowana. Całość zajęła nam 9 miesięcy. Ciąża, urodził się robot. Tak, przybliżenie. Ostatecznie
robota można było sterować przez Bluetooth bezprzewodowo z komputera lub z innego urządzenia jak z telefonu, ale programowanie jego ruchów, czyli całej choreografii, żeby się ruszał, zginał i wykonywał różne czynności, było bardzo trudne i uciążliwe, bo trzeba było każdy z 23 silników ręcznie ustawiać to z dokładnością do jednego stopnia. Dlatego postanowiłem ułatwić to zadanie i skorzystałem z Kinecta, czyli sensora ruchu stosowanego do konsoli. I może, żeby ułatwić Państwu, o co chodzi, przedstawię to na filmie. Jak się uda. Ale mówisz, że on potrafi tańczyć. Czy on tańczy Macarena, albo tam Gangnam Style, albo jakieś inne? To... Czy raczej walczy, taniec towarzyski? Zaraz się wszystko okaże. Wszystko się okaże. Ja jestem obserwowany przez sensor Kinect, a robot naśladuje moje ruchy, które są przesyłane bezprzewodowo przez Bluetooth. Ale powiem Ci, że taniec jest dosyć ciekawy, chyba zapamiętam te ruchy. Robot też, co ciekawe, sam zachowuje równowagę, bo musi, no teraz podskoczył, musi zachować tą równowagę, bo inaczej by się przewrócił, dlatego można by powiedzieć, że inteligentnie to robi. Tak, największym problemem, i tu siedzi cała, największy problem polegał na odzorowaniu ruchu, na przykład na ruchach nóg, żeby robot to potrafił. Tak samo na szybkie ruchy jest odporny. Również głową porusza w ten sam sposób, który ja. Mikołaj, masz swojego klona. Tak. W ogóle również jesteś niesamowicie gitki, robot też, ale... Z którymi z czynnościami miałem problem, ale robot dawał radę. Też testowany był z innymi osobami, z dziećmi, z osobami, które nie potrafiły kompletnie się poruszać. I takie osoby bez problemu, pierwszy raz stając przed robotem, potrafiły zaprogramować jego ruch. Właśnie to był cel główny, żeby umożliwić łatwe programowanie tych ruchów. I to właśnie chcieliśmy przedstawić. Dziękuję bardzo. Ja to powiem również, że roboty człowiekowate, kroczące, to jest bardzo trudna dziedzina i wiele osób o tym marzy, ale jednak braki. Myślę, że to będzie dobre. Tak, zaraz dam Mateuszowi mikrofon, żeby mógł powiedzieć, pokazać coś na temat tego robota. No, widzę, wygląda dosyć ciężko. Myślę, że tutaj sporo części zużyłeś, ale za chwileczkę o tym powiesz, pokażesz to, co zużyłeś. Co robot potrafi? Potrafi jeździć, ruszać rękami i chwytać przedmioty, przenosić je, podawać. Rozumiem, że masz jakieś demo, tak? Przygotowane. No to startujemy. Na początek pokażę, jak on jeździ. Dobrze, czyli próba jazdy na początek. Jak się mu zatarasuje drogę, to się odwraca i jedzie dalej. Ok, czyli potrafi wykryć i ominąć przeszkodę, tak? Kiemi on je to przeszkodę. Dobrze. A teraz jak coś przenosi. Dobrze, czyli druga próba, drugi pokaz dotyczący przenoszenia. Ja myślę, że ponieważ konstruktor ma 11 lat, to nie będzie przenosił piwa, tylko coś mniejszego. Myślę, że ten robot też by to potrafił. Myślę, że to jakieś coś, takie hasło przewodnie dzisiejszego dnia. Chyba coś, to jakaś sugestia chyba. Czyli złapał oponę w prawą rękę. To jest tyle przełączników. Ja nie wiem, że ty się nie gubisz, my to już w tych przełącznikach. No to już mówi, że trochę ciężko robotowi jest. Ale jak
Jak Państwo widzicie, Mateusz jest w stanie na bieżąco korygować konstrukcję. I on jeżdżąc może też rękami ruszać. Więc można kilka rzeczy na raz robić. Na przykład może przewieźć kawałek dalej rzeczy i dopiero postawić. Ile czasu zajęło Ci skonstruowanie tego robota i oprogramowanie? 6 dni. A czyli widać, że niewiele. No, dla profesjonalistów to małe piwo, że tak powiem, zbudowanie takiego robota i oprogramowanie. Super, czyli co? Potrafi jeździć, przenosić detale, łapać. A czemu służą te przełączniki, które teraz przełączasz? One są tutaj od siłowników w rękach, żeby, bo one są na powietrze i tutaj, żeby przełączać, czy powietrze ma być dostarczane do chowania się, czy do rozkładania. No to naprawdę wyrafinowana konstrukcja, bo oprócz tego, że ma napędy elektryczne, to jeszcze ma sprężarkę z tyłu. To jest, rozumiem, że to, co się cały czas kręci, to jest sprężarka, tak? Wietrze pompuje. I ma siłowniki pneumatyczne. No ja jestem pod wrażeniem w każdym razie. No. Dobrze, to bardzo dziękujemy w takim razie Mateuszowi. Myślę, że powinniśmy nagrodzić brawami. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Sukiennik i jest mi niezmiernie miło przedstawić naszego robota. Robot został skonstruowany z klocków polipropylenowych, które na pierwszy rzut oka przypominają styropian, ale ze styropianem nie mają nic wspólnego. Klocki zostały połączone specjalnymi śrubami i skręcone tak, żeby tworzyły jedną bryłę. W klockach wykonano specjalne otwory dla przeprowadzenia przewodów, aby ukryć kable wewnątrz robota. Do napędu zastosowałem serwomechanizmy modelarskie, które umożliwiają robotowi ruszanie rękoma, nogami, kręcenie głową. Jako czujniki zastosowałem zwykłe switche, czujnik natężenia światła, czujnik podczerwieni do sterowania pilotem oraz sonary, tak aby robot rozpoznawał przedmioty w odległości do 5 metrów. Jednostką centralną jest tutaj mikroprocesor Atmega 328, który został umieszczony tutaj w tej przedniej części robota. Może pokażę, co robot potrafi. Tak, po włączeniu zasilania robot tam się przedstawi. Jestem robot. Ale super. Dużo mam pomocy. Aby przywitać się z robotem, naciskam przycisk. Ja jestem robot. Widzimy, robot podaje rękę. Kłoni się bardzo ładnie. Robotę możemy sterować przy pomocy pilota i tutaj on może nam opowiedzieć bajkę. To jest bardzo przydatne dla dzieci. Może zademonstruję. Chcesz, abym ci opowiedział, jeśli chcesz bajkę o misiu, który był trochę grzeczny, a trochę niegrzeczny, naciśnij kontrawy przycisk. Jeśli chcesz bajkę o grzebku, który był bardzo niecierpliwy, naciśnij ulewy przycisk. Wypracowuję miso, co bym trochę grzeczny, a trochę niegrzeczny. Pewnego wieczoru mama położyła misia do łóżeczka i powiedziała tak: mój kochany misiu, umyłeś już wątki, zrobiłeś maczorek, zrobiłeś susu, a teraz śpij grzecznie. Jak myślicie, czy miso poszedł spać, albo nie? Wiecie, co robi miso? Miso zaczął skakać na łóżeczku. Skakał, aż stracił równowagę i spadł na kaktus, który stał obok na parapecie. Miso zaczął strasznie płakać, bo mu się wąpliały igiełki w dupę. Mama przybiegła i szybko zadzwoniła po pogotowie i miso pojechał do szpitala. Pan doktor wyjął misowi wszystkie kolce i przepisał mleka, tlewka i syropiki. Miso wrócił do domu, przeprosił mamę i powiedział, że już zawsze będzie grzeczny. Robot może również tańczyć,
mam tutaj wgrany utwór muzyczny, bo w tylnej części głowy robota znajduje się moduł odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów cyfrowych na sygnały muzyczne. Może zademonstruję. Sobie tańczy, żeby tańczył w rytm muzyki. Może jeszcze opowiem inne rzeczy. Robot może służyć również do celów edukacyjnych, na przykład nauki języka angielskiego. Jeszcze raz go uruchomię. On się oczywiście przedstawi. Teraz włączę język angielski. Oczywiście on będzie dalej tak, w zależności od tego, jakie umieścimy pliki muzyczne, on może odtwarzać i może służyć do nauki języka angielskiego. Zastosowanie robota do celów edukacyjnych. Pierwsze, żeby zachęcić dzieci do budowania nowych konstrukcji, które są duże, dużo większe niż do tej pory, jakie znamy. A druga sprawa, robot może pokazywać w przedszkolach, mogą dzieci się utożsamiać, znaczy mogą bawić na pewno, mogą się z nim bawić też, ale mogą w relacji zachodzić z robotem, typu dotknąć i wtedy po prostu jak gdyby interakcyjnie z nim się zachowują. Czyli a tak najważniejszy jest, powiem jeszcze, przycisk. Wszyscy mi się o niego pytają. To jest taki duży, zielony przycisk. I wszystko, no to dziecko podchodzi i się zastanawia, do czego to się wszyscy, do czego służy duży zielony przycisk? Ja powiem, duży przycisk zielony służy w zasadzie do niczego. On tylko ma zadanie tu być i świecić, jak ktoś naciśnie go. Aha, czyli budzi ciekawość. Tak. Znakomicie. Wielkie brawa dla konstruktora. To proszę w takim razie uczciwie powiedzieć, jaki był wkład dzieci, jak sądzę. Dzieci, projekt dzieci. One go narysowały, Maja szczególnie, bo ona jest uzdolniona plastycznie. A Konrad pomagał skręcać. On to taki ma super śrubokręt, to jest jego narzędzie, główne jego narzędzie pracy i on go bardzo pomagał mi montować. Bardzo dziękuję. Jak pan zaczął pokazywać to opowiadanie bajek, to zacząłem podejrzewać, że pan po prostu ze zwykłego wygodnictwa stworzył sobie robota, żeby samemu nie opowiadać bajek. Nie, bajki to są napisane przeze mnie. Takie proste bajki, unikalne. To jeszcze przez ciekawość, te klocki to jest pański pomysł? Tak, to jest mój patent. Ja je opracowałem, stworzyłem, robiłem formy i są unikalne, ale same klocki na początku to takie martwe były bardzo. A później mówię, trzeba coś wprowadzić, żeby je ożywić. I dlatego zacząłem myśleć nad wprowadzeniem tych klocków w ruch. Więc zastosowałem sobie mechanizmy modelarskie, procesor, nauczyłem się programować procesora, poznałem wszystkie czujniki. Także trwało to trochę łącznie nauka 2 lata, a samo konstruowanie robota około 0,5 roku. Te klocki są gdzieś do kupienia? Tak, zamierzam je w przyszłości sprzedawać. Znakomicie. A jest jakaś strona internetowa, gdzie możemy się czegoś więcej dowiedzieć? To jest tak. Taka demonstracyjna strona internetowa to jest www.klockiepp.pl. Znakomicie. Oczywiście na robotę nie znajdziecie Państwo, tylko same klocki są i co można zrobić z tych klocków. Znakomicie. Dziękujemy w takim razie jeszcze raz za oryginalną konstrukcję niewątpliwie i za jakiś pomysł na to, co można jeszcze tworzyć ciekawego, tak, w tej dziedzinie. Dziękujemy jeszcze raz, brawa. I nie piwo. Dobrze, także Pentopilione, proszę mikrofon i prosimy o elegancką, inżynierską prezentację waszej konstrukcji. Więc ten robot powstał w ramach pracy magisterskiej. Podniosę go wyżej, żeby wszyscy zobaczyli. Jest on dość nietypowy, ponieważ ma 5 nóg. Niemniej jest to dość udana konstrukcja. Udało się ją zaprogramować tak, żeby chodziła. Za chwilę pokażę, jak się spisuje w praktyce.
także może się tłum podnosić dość wysoko, może przechodzić nad wysokimi przeszkodami. Zakres ruchów jest dość szeroki. Robot może też chodzić. Przełączę go w tej chwili w tryb chodzenia. Dzięki temu, że robot jest... Chwileczkę. Troszkę mu zwisła nóżka jedna, ale widzę, że... Zmęczył się, biedak. Tak, zmęczył się. No, cały dzień w manufakturze na Sumo Challenge nie jest łatwo. Nie ulega wątpliwości. Dzięki temu, że robot jest kroczący, może poruszać się po nierównym terenie. Niestraszne mu są jakieś przeszkody, gzymsy, krawężniki. Dzięki temu, że chodzi, no to może bez problemu je pokonać. Tak samo tutaj po tym dywanie bez problemu na niego wchodzi. Dla niektórych robotów kołowych no byłby to problem, jeżeli mają niskie zawieszenie. Taki robot jak ten można wyposażyć w różne dodatkowe czujniki, na przykład kamerę wideo. I wtedy siedząc przy laptopie możemy mieć podgląd, gdzie on się znajduje, wysłać go do kuchni, chociażby żeby przyniósł nam piwo. Oczywiście trzeba by wpierw mu jeszcze dodać odpowiedni chwytak. Cały robot waży 2 kg, jednakże ma 0,5 kg udźwigu. Także wystarczająco, żeby dodać chwytak i żeby mógł przenieść puszkę piwa, czy innego napoju, Coca-Coli, czy co kto lubi. Jak wysokie przeszkody może pokonać? Może pokonywać przeszkody o wysokości do 10 cm. W tej chwili nogi podnosi dość nisko, bo zaledwie na 4 cm, ale w momencie, kiedy podłączę się przez laptopa z nim, to mogę konfigurować, jak wysoko unosi nogi, na jakiej wysokości ma tułów, jak długie kroki wykonuje i inne parametry chodu. Komunikuję się z nim albo tak jak w tej chwili dzięki aparaturze zdalnego sterowania. Jest to no, dość wygodna metoda w czasie pokazów. Albo też w robocie został wbudowany moduł Bluetooth. No i wtedy mogę się komunikować z komputera, gdzie mam napisaną aplikację. No a w przyszłości będę mógł też z telefonu komórkowego się z nim komunikować. A spore wrażenie robi elegancja wykonania. Widzę, że te czarne komponenty są z jakiegoś gówna węglowego, czy... Tak, dokładnie. Cały robot został wykonany w dużej mierze z włókna węglowego, a pozostałe część elementów jest też z poliwęglanu. Wszystkie elementy zostały wycięte na frezarce CNC z płyt poliwęglanowych i włókna węglowego. No i całość została skręcona już w domowych warunkach. No i efekt widzimy tutaj chodzący po scenie. A czy tak jak w przypadku jednego z Twoich poprzedników przyczyniło się to do jakiejś pracy magisterskiej, inżynierskiej albo do jakiegoś innego sukcesu? Dokładnie. Robot powstał w ramach pracy magisterskiej na Politechnice Poznańskiej. Udało się już tą pracę obronić. Niemniej myślę, że w przyszłości będzie ten robot jeszcze udoskonalany i będą dodawane do niego dodatkowe funkcjonalności. Znakomicie. Gratulujemy zatem konstrukcji Pentobillione. Dziękuję. Dziękuję. Tak, więc może zacznę od rozwinięcia skrótu. Zapinak to tłumaczy się jako zautomatyzowany alkoholowy polewak i nalewak absolutnie komputerowy. Więc nazwa chyba wiele wyjaśnia. Głównie historia to jest trochę jak z filmu, niestety bez szczęśliwego zakończenia, od początku. Wszystko zaczęło się, kiedy kolega zamówił mikrokontroler Arduino i na jego podstawie postanowiliśmy coś zbudować. Ale no nie mogło to być byle, nie wiem, świecenie diodami albo kręcenie silniczkiem. A że akurat mieszkamy wszyscy w akademiku, postanowiliśmy zbudować robota, który będzie nalewał określoną ilość płynu do naczyń. A dalszym krokiem było kupno deski. Tej deski i w zasadzie wszystkie wymiary na niej są oparte. Bo naprawdę nie mieliśmy żadnego projektu, nie mieliśmy żadnego konspektu ani jakiejkolwiek specyfikacji. Wszystko dostosowywaliśmy wymagania do dostępnych materiałów, a nie na odwrót. Z ciekawych rozwiązań, tutaj może nie wiem, część Państwa mogła zajrzeć do środka, kiedy się prezentowaliśmy. Przeniesienie napędu jest zrobione z gwintowanego pręta z nakrętką, która jest zablokowana. Jak to miało działać?
nie widać, no trudno. Kieliszki ustawione tutaj w określonych miejscach są wykrywane przez czujnik ultradźwiękowy. Kiedy czujnik wykryje kieliszek, zatrzymuje silnik, przesyła informację do pompki, żeby przez określony czas działała z określoną mocą, no i nalała do kieliszka. Wszystko szło dobrze, mieliśmy już nawet działającą wersję, ale niestety dzisiaj o pierwszej w mocy podczas ostatecznych testów doszło do katastrofy, zdziarał nam się mikrokontroler Arduino. Dostanie takiego kontrolera w sobotę w Łodzi graniczy z cudem. Próbowali nas poratować koledzy z Pomorza, udostępniając nam swój, no ale dopiero teraz nam się okazało, że spalił się również czujnik. A dostać czujnik i wymienić go w ciągu 10 minut, to nawet my nie potrafimy. Więc cała budowa tej machiny trwała parę dni, bo... Nikt nie wie dokładnie ile, tak? Do konkursu zapisaliśmy się w zasadzie w ostatniej chwili i na ostatnią chwilę wykończyliśmy tego robota. Mamy film, który pokazuje, jak działa prototyp, tylko nie wiem... Dacie radę? Puścić ten film? A kto ma pilota? Jakaś czerwona diodka nam się świeci w rogu. To i tak lepiej niż u nas. O, teraz będzie lepiej. Czyli nie musimy wierzyć wam na słowo, możemy zobaczyć film z działającym jeszcze zapinakiem, tak? Tak. O, proszę bardzo. No dobrze. A, i nawet jest tak otwarty, że można zobaczyć, co jest w środku. Uważajcie się. Na tym filmie. Przesuńcie się trochę. Jaka jest dokładność tego robota? W nalewaniu oczywiście. Za każdym razem nalewa dokładnie taką samą ilość, bo ilość zależy od tego, jak długo i z jaką mocą działa pompka. A od gęstości płynu nalewanego też zależy, czy nie? Aż takich testów nie przeprowadzaliśmy. A, czyli tacy monotematyczni jesteście, jeśli chodzi o płyny nalewane. No, nie twierdziliśmy, że to ma być robot uniwersalny. Ma dosyć wąski zakres zastosowań. Dobrze, czyli robi wrażenie. Chcieliśmy jeszcze w tym miejscu podziękować babci naszego kolegi Marcina za to, że udostępniła nam drzwi od swojej szafki, które są podstawą, gdyż bez tego również byłoby bardzo ciężko. Podstawa to podstawa zawsze, prawda? Jak już była deska i podstawa, to rozumiem, że ruszyło skopa. Tak, no i warto też wspomnieć, że no, nie korzystaliśmy, nie jesteśmy rzeszeni w żadnym studenckim kole naukowym, nie korzystaliśmy z pomocy sponsorów, nie mieliśmy, nie wiem, specjalnie wyposażonego warsztatu, robiliśmy to w pokoju w akademiku, który w pewnym momencie przypomina połączenie stolarni i gorzelni. Naprawdę w takich spartańskich warunkach, które przypominały momentami bardziej obóz cygański niż warsztat pracy elektronika, udało nam się zbudować coś, co przez chwilę działało. To może powinniście w takim razie założyć koło i wtedy by wszystko działało jeszcze lepiej. Koło jest dość genialną konstrukcją, dość genialnym wynalazkiem. Także być może połączenie idei razem z genialnym wynalazkiem by potoczyło się lepiej. No tak, więc projekt jest zawidać przyszłościowy dopiero młody, więc jeszcze możemy całe mnóstwo funkcjonalności do niego wprowadzić, ale najpierw go naprawimy. Dobrze, to naprawcie, zapraszamy w takim razie na następne Sumo Challenge. Oczywiście zobaczymy, jakie będą wyniki po ocenie publiczności, ocenie jury. Dziękujemy drużynie. A skąd jesteście? W zasadzie mieszkamy w Łodzi, jesteśmy z okolic. Okej, czyli dziękujemy drużynie z Łodzi i z okolic za interesującą prezentację. Jury odnotowało sobie cechy waszej prezentacji, jak innowacyjność, ogólne wrażenie oraz wygląd konstrukcji. I zapraszamy chyba już ostatnią. Ciekawa i dość wymagająca pod względem sterowania konstrukcja. Oddaję głos. Włączony jest mikrofon. To chciałbym zaprezentować robota balansującego, Swingera. Zbudowany on jest z dwóch silników DC. Do tego jest
mostek typu H sterowany PWM-em z mikrokontrolera Atmega. Robot posiada dwa czujniki, akcelerometr i żyroskop. Potrzebne są dwa, dlatego że każdy z tych czujników ma swoje wady, a jak mamy dwa, to możemy dokonać ich fuzji i te wady wyeliminować i zostają tylko zalety. Potem sygnał z czujników jest przetwarzany w mikrokontrolerze i dzięki temu jest wytwarzany sygnał sterujący, który powoduje, że robot utrzymuje się w pionie. Najtrudniejszą częścią tego zadania było znalezienie odpowiednich silników, które nie miałyby luzów, a także dobranie odpowiednich wartości filtra, żeby robot nie miał za dużych opóźnień, żeby nie widział kątów za późno, bo się wtedy wywróci i żeby wyeliminować wszystkie szumy. Jestem taki dzisiaj dosyć, powiedziałbym, mało rozmowny, ponieważ budowaliśmy go przez ostatnie 4 dni i w sumie spałem 9 godzin, więc zajęło to na to. Takie życie. Jak się chce wygrać jakiś konkurs, to trzeba się poświęcić pewnie. Dlatego konstrukcja tak wizualnie jest jeszcze średnio dopracowana. Oprócz tego jest tutaj moduł Bluetooth. Jest możliwość sterowania, ale niestety nie zdążyliśmy oprogramować jeszcze jakiejś funkcji rampy i przez to takie nagłe zmiany kierunku powodują, że robot się przewraca. Dobrze, jak troszeczkę go wytrącimy z tej równowagi, to da sobie radę? Powinien sobie dać radę. Ja będę złośliwy, spróbuję go troszeczkę puknąć, żeby pojechał już do przodu. Także jak widzicie, zachowuje się troszeczkę tak jak ten Segway, na których to Segwayach jeżdżą ochroniarze tutaj w manufakturze. Dokładnie taka sama idea, aby... No, zdąży? Chyba nie. Zasada podobna, no w Segwayu jest trochę więcej... No i to musi pan już tam go złapać. W Segwayu troszeczkę więcej czujników jest. Jeszcze no nie ma sprzężenia od położenia, więc jak jest jakaś burka, to on się po prostu toczy. Mhm. Bo jeszcze sprzężenie od położenia jakieś enkodery, to prawdopodobnie stało w miejscu. No dobrze, czyli znów się dowiedzieliśmy, że układy sterowania są bardzo istotne. To, od czego zaczęliśmy prezentację, czyli... Działania jednego z naszych sponsorów, IEEE, są bardzo istotne w całym naszym otoczeniu i w robotach, i w dużej liczbie innych urządzeń, począwszy od pralek poprzez bardziej złożone urządzenia. Dobrze, czy jeszcze coś pan chce dodać na temat konstrukcji? Dziękujemy bardzo, nagróżmy brawami. Ostatnia prezentacja, to była ostatnia prezentacja. Oczy zauważymy, czy pięknie machałówką, to się okaże. W każdym razie ten po naszej lewej stronie od sceny. Po środku jest uno czy dułe? Dułe jest większy, tak? Dułe ma napisane. Aha, no to no niestety, a mój wzrok tak daleko nie sięga. A, widzę dułe, rzeczywiście. A więc to ciekawe. To może nie być spektakularne, bo te roboty są dosyć... Duże? Duże. I może nie są specjalnie agresywne, ale jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi, jak to wyjdzie. To będzie zwycięzcą. Tak naprawdę nawet nie wiem, jak to sędziowa się obniżyć, ale myślę, że jakoś dojdziemy. Ogólnie regulamin humanoid sumo jest dość skomplikowany i uwzględnia punktację za uderzenia, za przewrócenie się same i dosyć skomplikowany jest tak naprawdę, ale myślę, że jakoś uprościmy te zasady. Czyli takie trzy człowiekowate robociki na nóżkach. Jak mówiłem, elektronowe są bardzo skomplikowane w budowie. Znaczy na pewno bardziej skomplikowane niż zwykłe roboty kołowe. Czyli co, ten co ostatni ustoi, ten wygra? Myślę, że tak. Czy konstruktorzy się godzą na takie kryterium? Panowie, czy godzicie się? Że wygrywa ten, kto ostatni, też muszę być, kto... Najdłużej ustoi. Tak. One się podnoszą, właśnie, one potrafią się podnieść tak naprawdę. Więc... Wypadnie poza krąg chyba, nie? A, na innym, zobaczymy. No, czyli tak jak w sumie. Okay, albo jak upadnie dwa razy. Dobrze, czyli przegrywa ten, co upadnie dwa razy, tak? Ten jest dyskwalifikowany. Okej, okay, to w takim razie dla publiczności przybliżmy kryteria. Czyli ten robot, który upadnie dwa razy, jest dyskwalifikowany. Roboty powinny się same podnieść, a wygrywa ten, który zostanie ostatni na ringu. Powinien wyrzucić resztę z ringu, tak? I ten? Jak robot wypadnie z ringu, tak. Ja jako konstruktor mogę go na środku postawić twarzą do dołu. Jak wstanie, walczy tak. Okej, ale jeśli to będzie po raz drugi, to i tak jest dyskwalifikowany. Okej. Czyli... Bo się okazało, że tak... Czyli serce Julietty zdobędzie ten, który zostanie samotnie na ringu najdłużej. Okej, no to zaczynajmy.
Po raz pierwszy na Sumo Challenge w Łodzi pojedynek trzech robotów humanoidalnych w kategorii Sumo. Zaczynamy. Uno, Due i Quasimodo. Jak widać, no, nieśmiałe dosyć są, ale... 5 sekund. Dobrze, dajcie te werble, dobrze. No, Quasimodo trochę tak... No tak, cicha pęk na razie, cicha pęk. Ale ta siła złego na jednego, bo widzę, że na Quasimodo aż skidą, a nie, Due zmienił kierunek. One tworzą jakieś koalicje, czy każdy walczy dla siebie? Każdy walczy dla siebie. No ja myślę, że o Julietę to... Quasimodo widzę, że ucieka od walki. A tam Uno z Due... Ale... Jak pamiętam z tej części eliminacji z walkami sumo, to taka taktyka, żeby przeczekać, była niezła, bo jeden z zawodników wygrał pojedynek właśnie przeczekując, bo przeciwnik po prostu sam wyjechał z ringu. Może tutaj też będzie tak, że... Quasimodo chyba balansuje na krawędzi. Ryzykant. No dobrze, czyli pierwszy upadek. Quasimodo ma pierwsze ostrzeżenie. Stawiamy na środku twarzą w dół, tak? Ale twarzą w dół, czy nie? Aha, ten i tak nie wstanie. No dobrze, podajemy mu szansę. Ale on nie zaatakuje, nie, on tak lubi się kręcić. Ja pamiętam, że uzyskaliśmy roku i też tak takiego na boki znosiło. A czy jakiś limit czasowy ustalamy? Tak, myślę, że ustalimy limit czasowy. 3 minuty, no dobrze, jedna już minęła. Tak, tak. Jeszcze 120 sekund. Widać się, że walka, aż kości się łamią, krew się... I to wszystko na Sumo Challenge 2012. Widzę, że dosyć taka... uwaga, kurczę, chyba cię go kopnąć. Wypadł. Dobrze, czyli pierwsze ostrzeżenie dla... Duo. Uno. Dobrze. Czyli Uno i Quasimodo mają po jednym ostrzeżeniu. Patrzmy na Uno. A teraz zobaczymy, jak Uno stanie. Dobrze, i wszystkie mają po jednym ostrzeżeniu, a ten nawet stracił głowę dla Julienty. Jak z czasem? Jeszcze trochę. Due dyskwalifikowany. Drugi upadek i dyskwalifikacja. Uno tak widzę, że przyspieszył trochę, chyba przewróci do Quasimodo, ale jeszcze nie. Śrubki lecą. Jest! No, yes. Mamy zwycięzcę. Uno, jak to Uno? Pierwszy. Czyli mamy pierwszego zwycięzcę w zawodach Sumo Challenge Łódź 2012 w kategorii Humanoid Sumo, robot Uno. Dziękujemy za ten pokaz. Czy wręczenia zrobimy od razu? Myślę, że za chwilkę, ale zrobimy kilka rzeczy. W Brazylii mamy trzech laureatów konkursu Freestyle. Proszę Państwa, żywi miało bardzo trudne zadanie, bo wszystkie konstrukcje były bardzo ciekawe i wykonawcy, konstruktorzy włożyli w nie dużo pasji. Musieliśmy także porównywać zupełnie inne koncepcje i założenia wyjściowe przy projektowaniu tych robotów. Pierwsze miejsce to jest robot Twin Cats, z uwagi na jego odporność, zwartość i przemyślaną konstrukcję. Drugie miejsce robot M-Bot z powodu jego niezwykłej elastyczności i zastosowania zaawansowanych technologii. Trzecie miejsce robot Rupercik z tych samych względów. Wyróżnienia specjalne, proszę Państwa, są dla rodzinnego robota Suribo, a poza tym specjalne podziękowania dla uczestnika z Białorusi i dla najmłodszego bohatera pokazu Krista. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że jest wszystko jasne w kategorii. Dziękuję bardzo za ogłoszenie wyników. Zapraszamy. Od razu laureatów? Zapraszamy w takim razie laureatów kategorii freestyle, czyli drużyny Twin Cat, M-Bot, Rupercik i rodzinną drużynę robota Suribo 3R1T.
Tak, to ja może wejdę. Mam nadzieję, że w międzyczasie koledzy... Zapraszamy na scenę. Za chwileczkę przygotujemy nagrody. Myślę, że też humanity z sumą możemy za chwileczkę wręczyć. Ale... Tak, tak, tak. Za chwilę po prezentacji robotów Freestyle zaprosimy też konstruktora robota Uno, aby wręczyć nagrodę za zwycięstwo w tamtej kategorii. Zapraszamy. O, widzę, że rodzinny robot razem z robotem. Rodzinny robot, rodzina w komplecie razem z robotem. Zapętliłem się troszkę. Dobrze, mamy te torebki z nagrodami. Dobrze, już. Szukajmy wszystkiego. Nagrody się szukają. Dobrze, czyli to będą pierwsze prezentacje zwycięstw na Sumo Challenge już 2012. Impreza, przypomnę, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Robotyki Scanner z Politechniki Łódzkiej. Pod patronatem honorowym pani prezydent miasta Łodzi oraz jego magnificencji rektora. Wsparły nas w organizacji firmy Eric Paul, Far-L, Element 14, Ale Robot, merytorycznie oraz finansowo IEEE oraz nagrody, dużo nagród ufundował program Młodzi w Łodzi oraz firma Farnel. Czy coś pominąłem? A przeczytać na pewno Państwo będziecie mogli o Sumo Challenge na forach Forbot oraz robotyka.com. No i z pewnością usłyszeliście w ostatnim tygodniu na Rafała Eski. Wczoraj była prezentacja w telewizji. Pewnie w najbliższych dniach też będą. Mamy, tak? Komplet. O, już jest. Jest pani Justyna. A tutaj będzie naszą wręczarką. Myślę, że się nada. To zacząłem może od końca, od... Trzecie miejsce. O, to może od wyróżnienia. Wyróżnienie było dla Edyta Sui, bo tutaj mamy tylko statuetkę, ale również można dostawić dalej pięknie, że świeci. Gratulujemy. Gratulujemy. Trzecie miejsce Rupercik, drugie miejsce Mbot, pierwsze miejsce Twin Cup. Nasze oryginalne statuetki z pikselkiem, w tym roku w wykonaniu takim świecącym. Trzecie miejsce dla robota Rupercik, gratuluję, trzeba wyrazić, ale ten, który uniesiony do zwycięstwa, jest Rupercik widoczny, piękny, z utrudnienia, który nam balansował. Drugie miejsce, czyli robot Embed, robot humanoidalny, robot dzieło sztuki, który pięknie osiągał Mikołaja, który jest naprawdę bardzo gibki i podziwiam go na to, za jego gibkość. I oczywiście dla Marka, oczywiście jako współkonstruktora, daję również wam statuetkę. No i pierwszy, tutaj się muszę jakoś podzielić, muszę przeciąć na pół roczny widem. I pierwsze miejsce, chyba najbardziej świecąca statuetka dla robota Tunika, dla lekarza. Gratuluję wszystkim. A kto oni? To oni, myślę, że zdjęcia, kara. Super, dziękuję bardzo. I wielkie brawa! To są pierwsi zwycięzcy w tegorocznych Sumo Challenge, kategoria Freestyle. Tutaj przyłożyliście się wszyscy Państwo, ponieważ istotne sugestie dla jury stanowiły głosy publiczności. Bardzo dziękujemy uczestnikom kategorii Freestyle. To zawsze jest bardzo atrakcyjna część, ponieważ te roboty przez cały dzień można oglądać, rozmawiać z konstruktorami. I tak jak mówiliśmy wcześniej, za ciosem wręczymy nagrodę dla Uno, dla robota Uno. Zapraszamy konstruktorów robota Uno, zwycięzcy w kategorii Sumo Humanoid.